Słuchajcie, to jest mój teren. Każdy, kto chce zjechać na zjeżdżalni, musi przyjść po pozwolenie do mnie. Tak jest, szefie. Prawej huśtawki nie używacie, ona jest moja. Tak jest. Pole zaznaczone czerwoną kreską w piaskownicy należy do mnie. Co tu się dzieje? I nie wolno nikomu tam wejść. Ale to jest prawie cała piaskownica. Nie dyskutuj. Chcesz mieć zakaz wstępu na plac zabaw? Nie, przepraszam. W tej chwili do domu. Mamo! Paweł, jak nie umiesz się bawić z innymi dziećmi, to tu nie będziesz przychodził. Dlaczego zawsze ja? Siemanko, tu Pawełek. Pamiętajcie, król piaskownicy jest tylko jeden, czyli ja. Jak chcecie więcej filmików, to zostawiajcie łapki w górę i suby. Co to za uwagę dostałeś? Mamo, jaka uwaga? Na matematyce. A, ta uwaga. Masz karę na siedzenie i leżenie przy komputerze, żebyś nie próbował mi grać. Tylko nie to. Dopiero jak będziesz grzeczny w szkole, to będziesz mógł grać na komputerze. No i co ja teraz zrobię? I bez dyskusji. Ale o staniu na biurku nic nie mówiła. Ale ją porobiłem. Mamo, przyprowadziłem moją nową dziewczynę Gabrysię. Jasne, zapraszam, zapraszam. Dzień dobry pani. Cześć, witaj. Kiedyś nadejdzie ten dzień, że Gabrysia zostanie moją żoną. Ale nie było nikogo ładniejszego? Mamo, jak możesz jej tak w oczy to mówić? Paweł, ja nie mówiłam do ciebie. Co? Hejka, to znowu ja. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję. Pa, Bobasku. Słodkich snów. Ta mamuś. Na pewno coś będzie kombinował. Ja mu zaraz dam. Co robisz? Ja, mamo? Trzymam biurko, żeby nie spadło. Wolny komputer! Idę zagrać, póki nie mam mojego brata. Co ty robisz? Młody, złaź z komputera. Nawet nie usiadłem! No to dobrze. Ty przypadkiem nie miałeś iść do piaskownicy? Olaf na ciebie czeka z Łukaszem. Ale jesteś! No daj chwilkę zagrać! A przypomnij mi, za kogo pieniążki jest ten komputer? Nie tylko za moje z komunii. Mógłbyś się nie znęcać nad swoim młodszym bratem? No mamo! Nie mamuj mi tu! Oboje na zewnątrz, jest ładna pogoda. Nie będziecie cały dzień siedzieć przed tym komputerem. I znowu cały dzień w tej piaskownicy. Serio? Już w parku was widzę. Na 5000 łapek robimy kolejną serię. Paweł, co ty robisz? Po co ci tyle cukinii? Mamo, nie mogę powiedzieć, to jest tajna misja. Dziecko, coś ty znowu wymyślił. Będę robić łódkę z cukinii i wyruszę na wyprawę dookoła świata. Ty tą swoją łódkę lepiej na basenie sprawdź, zanim gdziekolwiek pojedziesz. Dobrze, mamo. Jak tam, synku? Ho! Wszystko okej? Jest git, mamo. Jest wszystko git. Super! Myślę, że łódka jest gotowa. Mamo! Co? Pali się! Co się dzieje? Pali się kuchnia! Nawet nie żartuj! To dzwonimy na straż pożarną? Nie, w sumie poczekajmy, aż się spali dom. No dzwoń! A czy ty zostawiłeś już subskrypcję? Szybciorem klikasz ten przycisk na dole. Ha! Pojechali! Będę cały dzień grać! Ale zanim pójdę grać, to pójdę po chipsy, bo jestem głodny. Nie ma? Gdzie są chipsy? Za tą ścianą powinna być kuchnia mojego sąsiada. Wiem! Przewiercę się do jego kuchni i wezmę chipsy. Ho! O, szafka! Tu na pewno znajdę chipsy. Co robisz w mojej szafce? Panie Tomaszu, ma pan może chipsy? Pewnie myślicie, że skończyło się to źle. Nieprawda. Młody z panem Tomaszem cały wieczór jedli chipsy i oglądali mecz.
Młody, idź do szafki po chipsy. Dobrze, panie Tomaszu, już idę. Polska! Paweł, tam jest Kasia, leć do niej. Chłopaki, ale ja się wstydzę. Siema, Eniu. No idź, zagadaj, nie bądź Bambik. Dawaj, nie bój się. Nie, nie jestem Bambik. Jesteś, bo się boisz. No właśnie. Ach, no dobra, ale podpowiadajcie mi przez słuchawki, dobra? Dobra. My mamy jedną słuchawkę. Cześć. Hej, Pawełku. Chłopaki, co mówić? Powiedz jej, że ma piękne, duże oczy. Dobrze mówisz. Mam piękne, duże oczy. Fajnie. Co on powiedział? Ale ty jesteś głupi. Jesteś głupia. Coś ty powiedział? Aha, nie odzywaj się do mnie. To wyście narobili. Na to chcesz się założyć? O co tym razem? O stówę. Patrz, tu mam szklankę z mlekiem i... Założę się, że wypiję to mleko bez ściągania serwetki z góry. Bez zdejmowania serwetki? Nie ma szans. No to patrz. Dobra, możemy się założyć o stówę. Czary mary, czary mary. I co, wypiłeś? No patrz, wypiłem. No gdzie wypiłeś? Dawaj stówę. Mówiłem, że nie ściągnę serwetki z góry. Dawaj stówę! O! I wtedy przyszedł kot. O, Kasia! Musimy pogadać. O, ale się poważnie zrobiło. Co tam, moja najdroższa? Ale tylko we dwójkę. A, no dobra, to sobie pójdę. Powodzenia. Poczekaj chwilkę. O, to jakaś niespodzianka. Idzie sprawdź. A, no już. Ale nie mam żadnych powiadomień. Wejdź na mój profil. Okej. Co? Ty obserwujesz Tomka? A mnie nie obserwujesz? Czy to oznacza, że... Tak, zrywam z tobą. Kasiu, błagam, tylko nie to. Sorry, od teraz obserwujemy się z Tomkiem nawzajem. Nara. Nie! Oglądaj odcinki o 11 w sobotę. Cześć, Maju. Cześć, Paweł. Chodź, chodź. Tato, to jest Pawełek? Pawełku, to jest mój tata. Do mojej córki. Cześć. Dzień dobry. Otóż nie. Mam cię na oku. Rozumiesz? Dobrze. Chodź na górę. Pokażę ci mój pokój. Już idę. Tylko bądź grzeczny. Wiesz co? Ten twój tata jest trochę dziwny. On jest spoko, nie przejmuj się nim. O, to twój pokój? Tak, przepiękny, nie? Podoba ci się? Do widzenia. Trzymaj się, Pawełku. Pawełku, nie zostajesz na obiad? Młody! Co jest? Mam dla ciebie świetną drukarkę, dzięki której będziesz mógł wydrukować sobie ściągę na sprawdzian. Wujku, ja tego potrzebuję! O, co tam chowasz? Weź, nie podglądaj! Dzięki temu dostanę szóstkę ze sprawdzianu. Po co ci zdjęcie Kasi? O nie, zamiast ściągi mam zdjęcie koleżanki. Teraz na pewno nie zdam. A jak chcecie więcej odcinków z wujkiem Disem, to go oznaczcie i napiszcie, że chcecie więcej wujka. Jestem agentem. Jasiu, co? Co Jasiu? Ma pani prawo zachować milczenie? Wszystko, co pani powie, może być użyte przeciwko pani. Jasiu. Jeśli się pani będzie stawiać, to będę zmuszony użyć siły fizycznej. O nie, nie, tak się bawić nie będziemy. Siły fizycznej? Na mnie? Proszę nie robić gwałtownych ruchów, bo będę musiał użyć siły. Idziemy do dyrektora. Proszę mnie puścić, ja jestem agentem. Będzie miała pani konsekwencje. Nie jesteś żadnym agentem, dziecko, ogarnij się. Ale ci wysmaruję uwagę. Doktorze, czy ja przeżyję? Tak, proszę zażywać te tabletki i wszystko będzie dobrze. Uff, dziękuję. A jak często mam je zażywać? Jedną dziennie. Okej, a jak długo? Do końca życia. A dlaczego to są tylko cztery tabletki? No, tak jak mówiłem, do końca życia.
Siemanko, mordeczki! Jego już znacie. Czas, abyście zobaczyli, gdzie mieszka nasz bogaty Jasiek. Łooo, ale chata! Chodźcie, chodźcie! Całego domu wam nie pokażę, bo nie mamy na to miesiąca. Co? Co? To jaki on jest duży? Na długość to jakieś 4 km, ale na szerokość nie pamiętam. Taki wielki dom? To kto go sprząta? Mamy sprzątaczki, a dokładnie to 42 sprzątaczki. Ile? Ty to jesteś przegość! Nie ja, chłopaki, tylko mój tata. Ty miałeś chyba basen, nie? Tak, tak, to ten basen, w którym mam pieniądze zamiast wody. Co ty gadasz? Ja chcę zobaczyć więcej twojego domu. Wow, ale on ma chatę, co nie? Jak chcecie zobaczyć więcej jego domu, to zostawiajcie lajki. Co tam, synek? Mamo, patrz, znalazłem w lesie pieska. Paweł, przecież to jest niedźwiedź. Jaki niedźwiedź? To jest kundelek. To jest dzikie zwierzę. Co to za krzyki? Co tu się dzieje? Patrz, co twój syn przyprowadził. Poznaj naszego nowego pieska, Kajtka. Nie, jeszcze mu imię dał. Synku, wiesz, że mama ma uczulenie na zwierzęta. No, na psy i koty ma, ale na niedźwiadki nie. Ej, w sumie racja. Nie zgadzam się.